Franek, jak on położy, bramkarz położy piłkę na ziemi, to już możecie atakować. KS Łomianki wygrał na prowadzenie, bramkę zdobył Jaś Korolek z numerem 20. Kurde. Musimy nie chodzić po boisku. Łomianki powiększają prowadzenie na twarzy oraz bramkę zdobył Kacper Potocki. Łomianki prowadzą już 3 do 0. Drugą bramkę w meczu strzelił Jasz Korbek. I na 1-0 w meczu przeciwko Radomiakowi Radom wyszła drużyna Jasi Klęczna. I mamy wyrównanie w meczu Górny Kręczny Górnik Radom. Bramkę dla drużyny to był Wojciech Wójcik z numerem 19.
jeden z rankingów była dziewczyna Maja Bokumin z numerem 18. Filip! Kolejna bramka dla Łogarek. Drugą bramkę w tym meczu zdobył Kasper Potocki z numerem 99. Fifi! Dwie bardzo dobre interwencje bramkarza z Wielną, a tymczasem z numerem 99 kompletuje hat-tricka Kacper Potocki. Pierwszego faworyta do tytułu króla z Chelsea tego turnieju, Kacper Potocki w czwartym trafieniu w meczu przeciwko drużynie Marzeń. Ten Kacper jest żywe sreberko. No, nie tylko on. Lubianki do Warszawy. Położymy się. Piąta bramka, proszę. Kacper Potocki z piątym trafieniem w meczu przeciwko drużynie Marzeń Puławy. Łomianki są rzuci? W kolejnych meczach mierzą się są Benjaminek Radom, Kulca Łódzka, Akademia Futbolu oraz Letnia Dzieciń Kulca Radom jak Radom. Podaj! 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 Podaj!
kolejną bramkę dla drużyny Włomiany. Bramkę zdobył z numerem 10 Franek Sysak. Próbowało się pod bramką Radomiaka. Szczęście dla radomskiej ekipy. Nie zakończyło się pole. I kolejna bramka dla Radomiaka. Tym razem pierwszy ochrony. Tu wpisał się Paweł Radlej z numerem 7. Kolejna bramka Franka Sysaka w meczu przeciwko drużynie Marzeń Puławy. Brawo, brawo, brawo. 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 Brawo.
To było piękne. I hat-trick skompletowany przez Franka Fiszaka z KS Kamionek. Trzecia bramka na jego w tym meczu. I Górnik Łęczna wychodzi na prowadzenie w tym roku spotkania przeciwko Radomiakowi. Radom 2-1 prowadzi zespół z Łęczny. To chyba już klasyczny hat-trick Franka Fiszaka. Trzy bramki w rzędu strzelił czwartą w tym meczu. I to apela fina w tym meczu. Nie zakończyła się kontra bramką i odpowiedzi w górę, to drugi klas nazywają swoją bramkę. Mamy też piątą bramkę Fiszaka w meczu przeciwko KS Łomianki, w meczu KS Łomianki przeciwko drużynie Mazurkowej. I szósta bramka Franka Fiszaka i zakończył się też mecz KS Łomianki kontra Akademia Drużyna Marzeń. A wy? Górnik Łęczna.